Cześć kochani, z tej strony Sylwia, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kalendarzami adwentowymi od Playmobil. Mam tutaj aż 3 takie kalendarze przyszykowane, dzisiaj sobie otworzymy jeden z nich. Jeżeli jesteście ciekawi, jeżeli lubicie Playmobil i chcecie zobaczyć, co to są za zestawy, to koniecznie zostawcie kciuki do góry, a ja zapraszam Was do oglądania. Pierwszy z kalendarzy jest to Playmobil 1, 2, 3. Jest to kalendarz adwentowy dla nieco młodszych dzieci. Zobaczcie, już od 1,5 roczku dzieci mogą się bawić właśnie takim zestawem. Drugi zestaw to Playmobil taki różowy. Zobaczcie, jak pięknie on wygląda. Tutaj będziemy mieli księżniczkę. No powiem Wam szczerze, że na rysunku wygląda to bardzo ślicznie. Ja już nie mogę się doczekać, kiedy go otworzę. Z tego co wiem, to tutaj będziemy mieli obracające się tancerki. Trzeci zestaw Playmobil to dobrze Wam znane i lubiane kucyki. Playmobil kucyki i koniki. I zobaczcie, tutaj będziemy mogli zbudować całą stadninę, całą taką jakby wioskę, wieś, zagrodę, gdzie będziemy mieli, zobaczcie, tyle aż akcesorii. Ja dzisiaj zaczynam moją zabawę z kalendarzami adwentowymi Playmobil od tego właśnie zestawu Playmobil 1, 2, 3. Jest to zestaw dla najmłodszych. Sięgam po nożyczki. Muszę tutaj wszystko poprzecinać, ponieważ, moi drodzy, to wszystko jest zaklejone jeszcze taśmą. Ja w ogóle tutaj nie zaglądałam do środka. Z tyłu mamy pokazane wszystkie rzeczy, jakie się znajdują w kalendarzu, ale my na razie nie będziemy na to zerkać, tylko wyciągnę kalendarz ze środka. Wow, zobaczcie, jak on pięknie wygląda. On jest, zobaczcie, taki w pionie stojący. Wygląda prześlicznie. Każde okienko ma na sobie gwiazdkę z odpowiednim numerem. Widzimy tutaj Świętego Mikołaja, jakieś prezenty. Są też sanie z prezentami. Tu jest pewnie renifer. No ale ja widziałam, że coś jeszcze jest z tyłu. Z tyłu przyczepiona jest jakaś koperta. Ja sobie to ściągnę. Tutaj są pokazane inne jeszcze zestawy. Z tyłu była tylko i wyłącznie dołączona, zobaczcie, instrukcja, no i taka książeczka, w której mamy opisane wszystkie niespodzianki oraz taka mała książeczka, w której mamy inne zestawy Playmobil 1, 2, 3 dla nieco młodszych dzieci. Ja już nie mogę się doczekać, więc zacznijmy to otwieranie. Numerek 1, widzę, jest tutaj. Wow, zobaczcie, numer 1 i od razu mamy figurkę. Wow, zobaczcie, jaka fajna pani. Ale czadowo wygląda, tak zimowo, wiecie, bo ma chyba jakiś sweter ubrany, na którym ma śnieżynki, fioletowe spodnie, fioletowe dodatki na tym sweterku, czy też kurtce, czarne włosy zwinięte w kok. Wiecie co, troszeczkę mi przypomina jakąś taką starszą panią, na przykład jakąś babcię. To było w jedynce, a teraz dwójeczkę widziałam tutaj na samym dole. Zobaczcie, z tym króliczkiem. O rany, wow! To jest, moi drodzy, chyba sarenka. Ależ to wygląda przepięknie. Wow! No dobra, to była dwójka. Słuchajcie, jestem zachwycona tym kalendarzem. Teraz szukam trójeczki. Gdzie jest trójka, gdzie jest trójka? Słuchajcie, jest czwórka, siódemka. O, jest trójka. Wow, trójka to takie duże okienko. Położyłam sobie ten kalendarz, bo chyba tak mi łatwiej będzie Wam to wszystko pokazywać. Uwaga. O, tutaj jest coś dużego. Ach, to jest, słuchajcie, płot. Ale fajnie wygląda. To jest taka zagroda, płotek. Dzięki temu będziemy mogli coś fajnego na przykład zbudować. To była trójka. Czwórka jest tutaj taka malutka. W czwóreczce mamy... O, mówiłam, że malutkie, dlatego jest tutaj mała sarenka. Ale pięknie wygląda. Zobaczcie, to jest chyba córeczka albo dziecko po prostu tej nieco większej sarenki. No, wygląda fajnie. Jeżeli jesteście fanami zwierzaków, to na pewno ten kalendarz Wam się spodoba. Czwórka, teraz szukam piątki. Piątka to też jest tutaj takie małe okienko. Tu jest coś zielonego. Krzaczek! Dobra, ale ja, wiecie co, najbardziej czekam na jakieś figurki. O, od razu tutaj pod ręką mam numer 6. Ładnie jest zrobiony ten kalendarz, wiecie? Tak, moja ocena.
jest wysoka. No i trafiłam na figurkę. No nie, no co wy, zobaczcie, szósty, to są Mikołajki. Dlatego mamy tutaj świętego Mikołaja. Ale on super wygląda, no nie, no nie wierzę. Ale czad, patrzcie na to. Naprawdę wygląda jak prawdziwy święty Mikołaj. Całe ubrane na czerwono, długa broda, czerwony strój, czerwona czapka. Wygląda mega. Szkoda, że nie ma butów, tylko ma takie czerwone jakby skarpety naciągnięte. To był numer 6, czyli Mikołajki. Siódemkę mam tutaj, to takie mniejsze okienko. A tutaj worek z prezentami, ale fajnie wygląda. To jest idealny worek dla świętego Mikołaja. Tutaj mamy narysowane jakieś prezenty. Siódemka, ósemkę od razu tutaj widzę. Osiemnastka będzie fajna, taka duża. Ej, co tutaj jest? Coś małego na samym dnie. Nie mogę wyciągnąć, czekajcie. O, to jest ten króliczek. Numer 8 to teraz dziewiątka. Ona również jest tutaj na środku. Co my tu mamy? Coś niebieskiego tam widzę. Koszyk! A co z tym koszykiem można zrobić? No nie wiem, kochani, to na razie odłożę ten koszyczek. Może do tego koszyczka jeszcze coś znajdę tutaj w moim kalendarzu. Dziewiątka, teraz dziesiątka. Dziesiątka jest również takim małym okienkiem. Dziesiątce mam... A! Ale hałasuję, bo nie mogę wyciągnąć. To jest chyba sianko. Sianko dla naszych zwierzaków, dlatego ono chyba idealnie będzie pasować właśnie w tym koszyczku i tutaj będą mogły podchodzić zwierzaki, no i najeść się w takie mroźne, zimowe dni. Numer 11. Tutaj. Ups, padło mi do środka. No dobra. Wow! Coś, co lubię, czyli... Aj, no wychodź do mnie. Czyli figurka. O, chłopiec czarnoskóry, ale fajny. Słuchajcie, tutaj te nóżki też się zginają. Ubrany jest cieplutko w taką kurtkę albo sweter. Chyba do niego przyjedzie ten Mikołaj z prezentami. 11, 12. 12 jest z tej strony. Coś brązowego. Lisek! Wow, ale czadowy, kolejny zwierzak. Mi chyba najbardziej podobają się właśnie zwierzaki. No i ten święty Mikołaj mi się mega podobał. Połowa mojego kalendarza jest już otworzona. Teraz otworzyłam numer 12. Zobaczcie, ile okienek już jest otworzonych. No to teraz sięgam do 13. Wow, tu jest coś dużego. Chyba śnieg taki biały i bałwan! Wow, ale czadowy! Z napisem Playmobil, bałwan na takim niebieskim tle, o, z dwóch stron jest narysowany. Ale super! I jego chyba możemy postawić właśnie na tym śniegu. Ale fajnie to wygląda. Wow, no mega, podoba mi się bardzo. 13, to teraz szukam 14. 14 również jest takim małym okienkiem. A tam jest coś brązowego. Kolejny króliczek. Króliczek albo zajączek. Chyba bardziej króliczek. Widzicie, wygląda tak samo jak ten poprzedni jasnobrązowy. Chociaż nie, ma troszeczkę inne oczy. Wow, no fajne. Podoba mi się. Odłożę je tutaj do reszty moich skarbów. To była 14. Gdzie jest 15? 15 jest na dole, to jest ta dziewczynka i widzę, że to tutaj okienko jest bardzo duże, więc tutaj będzie coś fajnego. Wow, zobaczcie. Ach, to jest, słuchajcie, taka śnieżna nora, zrobiona ze śniegu, cała biała, obsypana niebieskimi śnieżynkami i tutaj do środka będą mogły wchodzić zwierzaki. Na koniec oczywiście Wam wszystkie te zabawki jeszcze z bliska pokażę i sobie coś fajnego z nich ułożymy. To była 15, a gdzie jest 16? Słuchajcie, zniknęła mi gdzieś. Tu jest 17, 19, 18, 13. Znalazłam, po prostu gdzieś mi tutaj zaginęła ta 16. Co tutaj mamy?
Wow, coś co nie chce wyjść. O, marchewka! Możemy ją wyciągnąć z tego? Nie, niestety. Ale fajna! Chyba będzie idealna dla króliczków. Zobaczcie, one idealnie będą mogły sobie tutaj podejść i to pochrupać, chociaż sarenki również, ale fajnie wygląda. Te klocki Playmobil bardzo mi przypominają Lego Duplo. 16, 17. Zwierzaczek. Kolejna sarenka. Również taka malutka. 18. O, właśnie. 18 to jest to duże okienko. Nie wiem, co tam może być, ale wygląda, słuchajcie, super. O, choinka! Wow! No to faktycznie, to musiało być duże okienko, żeby ta choinka się zmieściła, bo jest gigantycznych rozmiarów. Cała zielona, obsypana śniegiem. Tutaj mamy nóżkę do włożenia. Ale super, tutaj jeszcze jest jakaś taka dziupla, będziemy mogli coś tutaj do środka włożyć. Na przykład jakiegoś zwierzaka, zobaczcie, fajnie to wygląda. Albo posadzić świętego Mikołaja, również będzie mógł siedzieć na drzewie. To była 18, mega duża niespodzianka. Czas na 19. O rany, tu jest 19. Zwierzak. Wiewiórka. A, to chyba wiewiórka właśnie będzie mogła siedzieć na przykład tutaj na tym drzewie i jeść sobie orzeszki. 19, teraz 20. 20. Gdzie jest 20? Poczekajcie, tu jest. O, tu jest 20. To nie jest łatwe znaleźć wśród tych wszystkich cyferek odpowiedni numer. Tu mamy figurkę. Figurkę dziewczynki. Dziewczynka jest tak ładnie ubrana, ma brązowe włosy, zielone spodnie. Chyba ma biały sweterek z czerwonymi guzikami i różowymi gwiazdeczkami. No, wygląda fajnie. To był numer 20. No i do końca zostały nam jeszcze 4 okienka. 21 to jest małe okienko. Zbliżamy się już do świąt. Co to jest? Coś fioletowego. No wystakuj. Ach, chyba prezent. Chyba tak, prezent, który przywiózł święty Mikołaj, zapakowany w fioletowy papier z białymi kropeczkami i z taką żółtą gwiazdką. Tutaj widzę właśnie ten prezent, który jest na saniach świętego Mikołaja. 22 jest na samej górze. Zwierzak. Sowa! Sowa mądra głowa. O, ona też będzie fajnie wyglądać tutaj w tej choince. Oprócz, o, zobaczcie, wiewiórki, możemy posadzić tutaj sowę. Tadam, tadam, tadam. Zostały 2 numerki, 2 duże okienka. Numer 23. Jesteśmy jeden dzień przed Wigilią. A tu mamy prawdziwego, należącego do świętego Mikołaja. Zobaczcie, renifera. Wow, cały, słuchajcie, jest taki szary, jak to zwykle u reniferów. No i ma ogromne, to się chyba nazywa poroże. Wow, super wygląda. Podobny jest do tej sarenki, jednak ten renifer jest o wiele, wiele większy. I gotowi? Czas na numer 24. Największe okienko. Jest 24 grudnia, czyli mamy Wigilię. To jest takie podwójne okienko, się otwiera na dwie strony i uwaga, najpierw jedna strona, teraz druga. Wow, to są sanie świętego Mikołaja. Ale piękne. Do tego jeszcze mamy takie coś niebieskie. Tutaj chyba musimy to przyczepić z przodu. I gdy już mamy to przyczepione, to musimy włożyć tutaj renifera. Wow, zobaczcie na to. No to jest po prostu, słuchajcie, mega ekstra czadowy zestaw. To jest genialne, słuchajcie. No te sanie wyglądają przepięknie. Chociaż są w takim dziwnym zielonym kolorze. Nie widziałam nigdy, żeby sanie świętego Mikołaja były zielone, ale wyglądają przepięknie. Moi drodzy, cały kalendarz jest otworzony, każde okienko sprawdzone. Oto cała zawartość tego oto kalendarza Playmobil. Raz, dwa, trzy. Jest tutaj nawet ponad 24 niespodzianki, bo w niektórych okienkach były po 2 rzeczy. Wszystko wygląda przepięknie. No i mamy tutaj zwierzęta i różne postacie, no i najważniejszą
postać w grudniu, czyli świętego Mikołaja, czy też Gwiazdora, jak tam chcecie go nazywajcie, są też jego sanie i prezenty, no to teraz czas chyba zbudować jakąś przepiękną wioskę. Może wioskę świętego Mikołaja? Zabiorę tutaj bliżej wszystkie moje rzeczy, które znalazłam w kalendarzu. No i chyba zacznę od ustawienia tego płotku. Ten płotek taki jakby drewniany jest zrobiony. Płotek ustawię sobie tutaj. I za tym płotkiem, moi kochani, będą... Wiecie kto? Stały sarenki. Pamiętacie? Mamy taką dużą sarenkę. I do tego jeszcze takie dwie mniejsze. Całe brązowe z białymi kropeczkami. Będą schowane za płotem, żeby nigdzie nie uciekły. Będą sobie tutaj wyglądały. Przy sarenkach ustawię jeszcze marchewkę. Będą one mogły sobie ją pojeść. I powiem Wam szczerze, że do końca nie wiem, co to jest. Bo z jednej strony wygląda mi, tak jak Wam mówiłam, to nasianko, czyli jakieś jedzenie dla zwierzaków. Albo po prostu jest to prezent, właśnie taki jak ten fioletowy, bo chyba tak samo wygląda. Więc może załóżmy, że to jest prezent, który zaraz wylosuję w saniach świętego Mikołaja. Są sarenki, oczywiście za ogrodzeniem razem z marchewkami. Tutaj jeszcze obok tego postawię moją norę, śnieżną norę, taką jakby jamę, z której będzie wychodzić rudy z wielkim, rudym ogonem lisek. On sobie tutaj będzie siedział w środku, a na górze będzie siedziała również ruda, tylko że wiewiórka. Obok tego jeszcze stanie to drzewo, które było też w tym największym okienku. To w zasadzie jest choinka, oczywiście świąteczna choinka, cała zielona. W środku choinki, słuchajcie, gdzie jest moja sowa? Czy ktoś widział sowę? Jest sowa. Sowa będzie siedziała tutaj w środku. I do tego jeszcze... ten oto zielony krzaczek, a może wiecie co, on będzie tutaj na środku i wokół tego będą skakać króliczki. Brązowy, ciemnobrązowy i jasnobrązowy. Nadjeżdżają, słuchajcie, sanie świętego Mikołaja razem z reniferem. Są one już tutaj razem z nami, wyglądają naprawdę super. Wiecie co, chyba tutaj z tyłu włożę ten oto fioletowy prezent. Nie może zabraknąć świętego Mikołaja. Jego posadzimy w tych oto saniach. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Mamy renifera, sanie i Mikołaja. Do tego jeszcze worek z prezentami. Może te prezenty włożę do tego koszyka. Razem z tym jasnym prezencikiem jest jeszcze worek. Tutaj widać mnóstwo prezentów. No i co? I przychodzą wszyscy zainteresowani. Każdy, kto by chciał dostać jakiś prezent. Przyszła ta pierwsza figurka, to jest chyba jakaś babcia. No i teraz dochodzą dzieci. Jest chłopiec, jest dziewczynka. A z tyłu jeszcze, słuchajcie, jeszcze bałwan musi zostać postawiony. Dajcie mi znać na dole w komentarzu, jakie w tym roku Wy kalendarze adwentowe zamierzacie otworzyć. Jeżeli ten wydaje Wam się zbyt dziecinny na przykład, albo po prostu wiecie, że jest dla młodszych dzieci, to po prostu gdy macie młodsze rodzeństwo, to na pewno oni by się z tego właśnie kalendarza adwentowego ucieszyli. Zostawcie kciuki do góry, subskrybujcie mój kanał i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Was, kochani. Pa, pa!